W tym nagraniu przejdziemy do kolejnego rodzaju hybrydyzacji. W cząsteczce metanu atom węgla miał hybrydyzację sp3. Natomiast w etynie atom węgla miał hybrydyzację sp2. Teraz zajmiemy się cząsteczką etynu. Jest to pierwszy węglowodór w szeregu homologicznym alkinów. Atom węgla w tej cząsteczce łączy się z drugim atomem węgla za pomocą wiązania potrójnego. Dodatkowo każdy atom węgla jest połączony z jednym atomem wodoru. W sumie jeden atom węgla w tej cząsteczce łączy się z dwoma atomami. Kąt między wiązaniami wynosi 180 stopni. Cząsteczka ma kształt liniowy. Przeanalizujmy konfigurację powłoki walencyjnej atomu węgla w etynie. Atom węgla ma 4 elektrony walencyjne. Dwa z nich znajdują się na podpowłoce 2s, a dwa pozostałe na podpowłoce 2p. Zastanówmy się, jaki typ hybrydyzacji ma atom węgla w tym alkinie. Zacznijmy od wzbudzenia elektronowego. Elektron z podpowłoki 2s przeskakuje na podpowłokę 2p. Wzbudzony atom uzyskuje większą liczbę elektronów niesparowanych. Jeśli w cząsteczce występuje wiązanie potrójne, to w wiązaniu tym znajduje się jedno wiązanie sigma i dwa wiązania pi. Wiązania pi w cząsteczce alkinu powstają dzięki nakładaniu się brzusznemu orbitali p. Dlatego dwa spośród czterech orbitali nie są zhybrydyzowane. Hybrydyzacji ulegają tu jedynie dwa orbitale. Jeden orbital s i jeden orbital p. Typ hybrydyzacji to hybrydyzacja sp. Kształt tego orbitalu jest wynikiem nałożenia się orbitalu s o kształcie kuli z orbitalem p o kształcie ósemki. Narysujmy orbitale w cząsteczce etynu. Dla ułatwienia pomijmy tą mniejszą część orbitali zhybrydyzowanych sp. Oba atomy węgla mają hybrydyzację sp, więc musimy uwzględnić po dwa orbitale zhybrydyzowane i po dwa orbitale p, orbital pz i orbital py. Na każdym z orbitali obsadzony jest jeden elektron walencyjny. Teraz dorysujmy orbitale s atomu wodoru. Elektron walencyjny atomu wodoru oddziałuje z elektronami atomów węgla, które znajdują się na orbitalach zhybrydyzowanych. W wyniku tego oddziaływania powstanie orbital cząsteczkowy sigma. Powstanie wiązanie pojedyncze. Dodatkowo drugi orbital zhybrydyzowany tego atomu węgla będzie oddziaływał z orbitalem zhybrydyzowanym tego atomu węgla. W wyniku czego również powstanie wiązanie sigma, wiązanie pojedyncze. Na koniec musimy jeszcze uwzględnić oddziaływanie orbitali nieshybrydyzowanych obu atomów węgla. W wyniku ich oddziaływania ze sobą powstaną wiązania wielokrotne. Będą to dwa wiązania wielokrotne, które ze względu na geometrię nakładania się orbitali nazywa się wiązaniami pi. Wiązania pi powstają w wyniku brzusznego nakładania się orbitali. Obecność wiązań pi w cząsteczce uniemożliwia swobodną rotację wokół wiązań. Dlatego cząsteczka etynu jest strukturą sztywną. Co więcej, ma ona budowę liniową. Długość wiązania potrójnego między atomami węgla wynosi około 1,2 angstrema. Określmy liczbę przestrzenną dla cząsteczki etynu. Liczba przestrzenna jest sumą wolnych par elektronowych na atomie centralnym i wiążących par elektronowych między atomem centralnym a ligandami. Oba atomy węgla przy wiązaniu potrójnym nie mają wolnych par elektronowych, a liczba wiążących par elektronowych wynosi 2. Pamiętaj, że przy określaniu liczby przestrzennej wiązania wielokrotne liczy się jako jedno wiązanie. W takim razie liczba przestrzenna dla cząsteczki etynu wynosi 2. Jeśli liczba przestrzenna wynosi 2, to mamy do czynienia z cząsteczką liniową. Zróbmy jeszcze jeden przykład dla tej liczby przestrzennej. Cząsteczka tlenku węgla 4. Atom centralny, węgiel, połączony jest z dwoma atomami tlenu za pomocą wiązania podwójnego. Dodatkowo każdy z atomów tlenu ma dwie niewiążące pary elektronowe. Natomiast atom węgla wykorzystał do tworzenia wiązań wszystkie swoje elektrony walencyjne. Dlatego nie ma już żadnych niewiążących par elektronowych. Określmy liczbę przestrzenną. To, że atomy tlenu mają niewiążące pary elektronowe, nie wpływa na geometrię cząsteczki i nie wpływa też na liczbę przestrzenną. Suma wiążących par elektronowych i niewiążących par elektronowych na atomie centralnym wynosi 2 plus 0.
W takim razie liczba przestrzenna to 2. Mamy do czynienia z cząsteczką liniową. Kąt między wiązaniami wynosi 180 stopni.